Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam w tym drugim dniu rekolekcji. Gdyby ktoś chciał znaleźć treści z pierwszego dnia i sobie je przypomnieć, to ponoć już są na YouTubie. Takich mam współbraci. A dzisiaj o rzeczy takiej, której wspominałem wczoraj, a mianowicie temat dzisiejszy, tak sobie go zatytułowałem, Sny, zapomniany język Boga. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję wczoraj bądź dzisiaj przeczytać sobie chociaż fragment historii Józefa i jego braci z ostatnich rozdziałów Księgi Rodzaju. Jeśli tak, to dobrze. Jeśli nie, no to proszę sobie jakoś to w domu jeszcze nadrobić. To jest 37 rozdział Księgi Rodzaju do 49. Piękna opowieść, która mówi o Józefie jako tym, który dzięki swojej zdolności wykładania snów miał w Egipcie siebie samego uratować. No i zobaczymy dzisiaj, czy to rzeczywiście po pierwsze była zdolność do wykładania snów i czy rzeczywiście ratunek przyszedł dzięki tej wyjątkowej zdolności. I co my możemy z tym zrobić? Bo zadałem sobie takie pytanie, jeżeli w historii zbawienia Bóg przemawiał do ludzi poprzez sny, to czy może to robić nadal w naszym życiu? A może jeszcze prościej to pytanie sobie warto postawić. W jaki sposób nawiązujemy kontakt z Bogiem? To znaczy, jak Bóg, jakimi kanałami Bóg z nami się porozumiewa? Bo jeżeli przestałby się z nami porozumiewać, to znaczy, że stworzyłby nas bez pozostawienia dla nas szansy na działalność w swojej opatrzności. To znaczy, po prostu bylibyśmy Jego stworzeniem pozostawionymi na pastwę losu. Ale jeżeli mówimy, że istnieje nad nami Boża opatrzność, że Bóg się nami opiekuje, to znaczy, że również być może ma dla nas ciągle jakieś aktualne przesłanie, które nie jest nowym objawieniem, które nie jest czymś, co dodaje coś do tego, co przyniósł nam Pan Jezus, ale co wyjaśnia nam naszą aktualną sytuację w świetle tego, co o Ojcu powiedział Jezus. Rozumiemy? To znaczy, w jaki sposób Pan Bóg daje mi to swoje przesłanie, dzięki któremu, mogę powiedzieć, uświęca się moja dusza. I łatwo by było powiedzieć dzięki księżom, ale to nie jest takie proste. To jest bardziej skomplikowane. Więc wrócimy do dzieła stworzenia. Pan Bóg, mówimy w Piśmie Świętym, czytamy, Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Gdzie znajdujemy obraz Boga w człowieku? Powiemy, w duszy nieśmiertelnej, w duszy rozumnej. To prawda. Tak uczy katechizm. Ale to jest tylko część tej prawdy. Bo jeżeli chcemy powiedzieć, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to znaczy jesteśmy stworzeni na obraz całego Boga. A cały Bóg, Bóg w pełni, to Bóg w Trójcy jedyny. Ojciec, Syn i Duch Święty. W takim razie, gdzie w nas odciśnięty jest ten obraz Trójcy Świętej? I święty Augustyn w De Trinitate, w dziele o Trójcy Świętej, mówi, że on jest odciśnięty w naszych trzech władzach. We władzy pamięci, we władzy rozumu i uwaga, i we władzy miłości. Pamięć odpowiada Ojcu, rozum odpowiada Synowi, miłość
odpowiada Duchowi Świętemu. Ja to mówię teraz w bardzo wielkim skrócie, ale proszę mi zaufać, że mówię prawdę. Tak? I teraz, jeżeli Jezus jest zawsze zjednoczony z Ojcem i w Nim Bóg uczynił świat, to mówi Augustyn tak, że Syn Boży jest rozumem Ojca i przyszedł na świat, żeby o Ojcu pouczyć. Jesteśmy w domu, w jaki sposób Bóg z nami rozmawia? Wszyscy ojcowie Kościoła, cała tradycja chrześcijańska w starożytności, począwszy od Ireneusza, skończywszy na Leonie Wielkim i jeszcze dalej aż do właściwie średniowiecza, wszyscy uważali, że Bóg komunikuje się z nami przez rozum. I dlatego święty Paweł powie, żebyśmy się odnawiali poprzez odnawianie w nas, odnawiali duchowo poprzez odnawianie w nas rozumu. Bóg komunikuje się z nami poprzez nasz rozum, poprzez nasze myśli. Druga rzecz. Czy nasz rozum śpi i czym jest sen? Oczywiście, że sen jest nieodłącznym elementem naszego życia. Z jednej strony sen jest czasem regeneracji. To jest czas naszego wypoczynku. I jako taki to jest element, który jest źródłem naszego życia. Poprzez sen, czy poprzez nasze spanie, odnawiamy się. Ktoś powie, wow, wymyślił Amerykę teraz. Ale to jest coś więcej. Z drugiej strony, w Piśmie Świętym czytamy, że sen jest również obrazem śmierci. Mówimy o zmarłych. Zasnął i śpi w pokoju. Starożytni chrześcijanie, jak chcieli powiedzieć o kimś, że on umarł, to nie powiedzieli o umarł. Tylko powiedzieli, zasnął. I nawet pod głowę wkładano zmarłym takie tabliczki z wyrytym napisem hic dormit, tu śpi, taki a taki, taka a taka. I w samym śnie, więc mamy życie, śmierć i również sam sen jest źródłem pewnych obrazów. To znaczy nasz umysł nigdy nie odpoczywa. On może funkcjonować na zwolnionych obrotach, ale nasz rozum ciągle działa. W takim razie co się dzieje w naszym śnie? Ktoś powie, dobrze, no można pójść do psychologa się dowiedzieć. To nie takie proste. Owszem, dzisiaj psychologia powie, no to są, jest podświadomość, to są, my gdzieś wyrzucamy z siebie obrazy zebrane w ciągu dnia, gdzieś nasz umysł odpoczywając wyrzuca te niepotrzebne obrazy w podświadomość, gdzieś tam w zewnętrzny, ale starożytni tak wcale nie uważali. Dla starożytnych ludzi, którzy byli bardziej wyczuleni na język snów niż my, sny były okazją, były czasem Bożego nawiedzenia. Ponieważ w czasie snu człowiek nie jest panem samego siebie, bo wszystkie jego władze są zawieszone, a tylko rozum funkcjonuje, to byłby to najlepszy czas, żeby Bóg mógł się skutecznie z kimś porozumieć. I tak się rzeczywiście działo. W jakich okolicznościach zostaje stworzona Ewa? No, Bóg zesłał sen na Adama. Adam się budzi i mówi, wow, wreszcie, warto żyć. Jest dobrze. To jest efekt, z którym budzi się Adam po śnie. Ale ten sen w Piśmie Świętym jest nazwany ekstazą. Adam był w ekstazie. I w tych okolicznościach rodzi się Ewa. Abraham. Abraham zawiera przymierze z Bogiem we śnie. Wędrując w pewnym miejscu zatrzymał się, zasnął i nagle obległy go ciemności, trwoga, zadrżał, przestraszył się.
I wtedy w tym głębokim śnie zjawia mu się Bóg i daje mu obietnicę i zawiera z nim przymierze. I Abraham wchodzi w przymierze z Bogiem. Podobnie się będzie działo z Jakubem, ojcem Józefa. On również we śnie wejdzie w przymierze z Bogiem i jemu we śnie również Bóg się ukaże. Tak więc widzimy już od początku objawienia, sny są ważnym kanałem Bożej komunikacji. Gdy Józef, już nie egipski, ale święty, znajduje się w sytuacji bardzo trudnej, bo odkrywa, że jego narzeczona jest w ciąży i on naprawdę ostatnią rzecz, którą mógłby uwierzyć, że ta ciąża jest efektem nadprzyrodzoności, bo który facet w to uwierzy, to wówczas we śnie ukazuje mu się anioł i mówi: nie lękaj się. Józef wierzy swoim snom. Więcej jeszcze. Gdy Piotr pewnego dnia zasnął na balkonie w Jafie, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, a w tym okresie zastanawiał się prawdopodobnie głęboko nad tym, czy słusznym jest, że Paweł, apostoł, poszedł z misją głoszenia Ewangelii do pogan, to śnią mu się nieczyste zwierzęta. Węże, nieczyste ryby, rzeczy, których żaden Żyd nigdy by nawet nie dotknął, a co dopiero mógłby powiedzieć, że mógłby je zjeść. Śni mu się, krótko mówiąc, niekoszerne jedzenie. I słyszy głos: zabijaj, Piotrze, i jedz. Słyszy to we śnie. I Piotr mówi: Panie, ja nigdy nie tknąłem, ja jestem pobożnym Żydem. Ja nigdy nie tknąłem nieczystego jedzenia. Ty wiesz, że ja jestem sprawiedliwy. I słyszy głos: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Zabijaj i jedz. Budzi się i widzi u swoich drzwi chłopca, który przychodzi z prośbą o to, aby poszedł do domu pogańskiego setnika Korneliusza, bo tamten prosi go o chrzest. Chrzest rozpoczyna jakieś dzieło zbawcze, sen rozpoczął jakieś dzieło zbawcze w czyim życiu. Ale ktoś powie: no dobrze, słyszałam u pewnego egzorcysty, że trzeba być bardzo ostrożnym w interpretacji snów, bo to takie ezoteryczne, jest bardzo podejrzane, bo we śnie mogą nas nawiedzać demony, bo może nas nawiedzić we śnie szatan. I odpowiem tak: szatan nie ma do nas dostępu wtedy, kiedy śpimy. To jest pewne jak słońce. Jak to, że jest słońce na niebie. Nie może mieć dostępu do naszych myśli, bo musiałby mieć dostęp do tego samego kanału komunikacji, który jest od początku stworzenia zarezerwowany dla Boga właśnie. A nawet jeśli miałby taki dostęp, to mówi Pismo Święte w pierwszym liście świętego Jana: Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Tam dokładnie jest taki tekst: nawet jeśli serce nasze nas oskarża, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Co zna Bóg? To powiedziałem wczoraj. Zna motywy naszego postępowania. Lepiej niż my sami. Bóg zna nas lepiej. Lepiej niż my sami. I gdyby diabeł miał mieć dostęp do naszych myśli we śnie, to w takim razie musiałby mieć dostęp również do poznania całej prawdy o nas. A diabeł zna jedynie tło. Diabeł nie zna całej prawdy o nas. Owszem, zna tę najgorszą prawdę, ale tej dobrej prawdy znać nie chce, bo pozostaje cały czas naszym oskarżycielem. I gdyby miał poznać nie tylko tło, ale całą istotę naszego bytu, tak jak zna ją Bóg, to wówczas szatan musiałby być dobrem i pięknem, a tym być nie może. Rozumiemy, tu jest sprzeczność. Dlatego szatan nie ma dostępu do naszych myśli.
ale może nam podsuwać rzeczywiście pokusy. Szatan nie ma dostępu do naszych snów, ale może nam podsuwać złe interpretacje naszych snów. Szatan nie ma dostępu do naszych myśli. Notabene egzorcysta, o którym mówię, nie wyjawia nazwiska, ale został pozbawiony władzy nauczania w Kościele. Także to jest też ciekawy motyw. Mam nadzieję, że to mnie nigdy nie spotka. Dobrze. Przejdźmy teraz do Józefa. Bo proszę Państwa, co się dzieje? Czytamy w Piśmie Świętym, że bracia znielubili Józefa do tego stopnia, że nie mogli zdobyć się nawet na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać. To jedno zdanie mówi wiele o sytuacji, w jakiej znalazł się Józef, brat owych 11 braci, syn Jakuba, pierworodny syn Racheli. Ano mówi o tym, że jest w głębokim kryzysie. Został wyalienowany z rodziny. Przeżywa bardzo poważną porażkę. Jest na marginesie życia rodzinnego. Absolutnie wykluczony. Ciężar tej sytuacji może znać ktoś, kto może jest skłócony ze swoim bratem lub siostrą. Do tego stopnia, że od roku, dwóch, albo od miesięcy, albo od kilku tygodni nawet nie stać nas na to, żeby zadzwonić do własnego brata, do własnej siostry. Ciężar tego mogą znać ci, którzy są bardzo głęboko skłóceni w rodzinach. Józef jest w głębokiej depresji. I w tej depresji ma sny. O, właściwie jeden sen. Bardzo ciekawy, bo śni mu się, że 11 snopów kłania się jednemu snopowi. A potem jeszcze dopowiada, że śniło mu się, że 11 gwiazd, słońce i księżyc kłaniały się 12 gwieździe. Kiedy pojawiają się trudne sny w naszym życiu? Często kiedy mówimy teraz dość. Jestem zmęczony. Jesteśmy w depresji. I proszę Państwa, gdy przychodzą na nas takie stany depresyjne, to nie trzeba może od razu biegać do terapeuty, chociaż być może też, ale przede wszystkim trzeba się dobrze wyspać. Moi drodzy, w sytuacjach trudnych, w sytuacjach krytycznych trzeba regenerować swoje siły. Czasem trzeba po prostu dużo spać. Dużo spać. Mając wszakże pod uwagą to, że to, z czym kładziemy się spać, będzie tym, z czym się może obudzimy. Jak również i to, że to, z kim położymy się spać, będzie sytuacją, w której się obudzimy, ale to już zostawmy sobie na boku. Natomiast w sytuacjach krytycznych prorok Eliasz mówi teraz dość, chce już umrzeć. Bóg zsyła na niego sen. Prorok jest zmęczony. Budzi się, dostaje pożywienie, przynosi mu kruk, żywność i mówi, mocą, i anioł przynosi mu żywność, chleb. Mówi, mocą tego pożywienia idź do Góry Bożej Choreb. Ale to się dzieje na jawie, natomiast we śnie prorok odpoczął. Bóg dogonił, mówiliśmy, Józefa we śnie, w sytuacji krytycznej, dramatycznej, w której Józef zadaje sobie pytanie, czy mam wziąć Maryję za żonę, czy nie. Józefowi egipskiemu przyśniły się snopy. I poszedł opowiedzieć ten sen komu? No swojej rodzinie. A jakże? Ojcu i braciom. I bracia rozeźlili się na ten sen. Ale uwaga, to bracia zinterpretowali ten sen, a nie Józef. Józef nie powiedział, słuchajcie, wy jesteście 11 snopami, ja jestem 12 i będziecie mi się kiedyś kłaniać. Nie. Józef tylko opowiedział, co mu się śniło. A tamci słusznie zinterpretowali ten sen,
ale oburzeni mówią, jak to, będziesz rządził nad nami? O, nigdy to się nie stanie. Co więcej, Józef opowiada swój drugi sen i mówi, słońce, gwiazdy kłaniały mi się, księżyc mi się kłaniał, jednej gwieździe się kłaniał, księżyc, słońce, gwiazdy. I Jakub też interpretuje jego sen. Ojciec, prawdopodobnie wiedziony takim instynktem zachowawczym, bo ojciec chce ratować syna przed zgubą wobec braci. Więc mówi, słuchaj, to co, matka twoja i ja będziemy się tobie kłaniać? Notabene jego matka już nie żyje. Jak ty to sobie wyobrażasz? Będziesz nad nami panował? Ty będziesz panował nad ojcem? Nigdy to się nie stanie. I mówi ojciec do Jakub do Józefa, to czytamy między wierszami, opamiętaj się. Opamiętaj się. To nie Józef interpretuje swoje sny, ale to oni je interpretują. Oni projektują to, co mają w głowie w odniesieniu do swojego syna i do swojego brata. Psychologowie interesują się snami. I my się interesujemy snami. Bo sny mogą mieć znaczenie zbawcze. Bo mogą nam objawiać znaczenie wydarzeń, które aktualnie przeżywamy. I tak się zdarza, że człowiek sprawiedliwy śni sny sprawiedliwe. Zdarza się, że człowiek niesprawiedliwy o niesprawiedliwym sercu śni, o niespokojnym sercu śni sny niespokojne. Ale niebezpiecznym będzie dawać wiarę wszystkim snom. Szczególnie tym snom, które odpowiadają naszym zapotrzebowaniom. Otóż to nie my interpretujemy nasze sny, ale to czas pokazuje często znaczenie naszych snów i znaczenie tamtych konkretnych wydarzeń, w których wtedy się znaleźliśmy. Prorok Jeremiasz bardzo jest tutaj ostrożny i uważny. Mówi tak. Zaleca dokładne badanie snów, po to, by nie utożsamiano snów z urojeniami spowodowanymi na przykład chorobą czy stanami psychicznymi. A z drugiej strony Słowo Boże, które wnika w nasze serce, wzbudza w nas tajemny sen, który ma znaczenie zbawcze, tak jak to się stało w życiu wspomnianego Piotra. I w pewnym sensie sen Józefa ma znaczenie zbawcze. Bo czy dokonało się to, o czym śnili? Owych 11 snopów kłaniało się przed 12 snopem? Tak. Trzykrotnie. Bo dwukrotnie bracia Józefa kłaniają mu się w Egipcie do ziemi, oddając mu pokłon, a więc wręcz adorując go. I za trzecim razem kłaniają mu się, gdy odkrywa przed nimi tajemnicę, że jest ich bratem. I oni przerażeni padają na ziemię, a on ich obejmuje, mówi, wstańcie, jestem waszym bratem. Nie po to Bóg to uczynił, żebym was teraz nękał i nad wami się dręczył, ale żebyśmy wszyscy zostali ocaleni z głodu. Dopiero w Egipcie Józef odczyta tamten swój pierwszy sen. Ale tylko jeden sen. I tylko ten jeden sen. Bo czy wypełnił się sen o kłanianiu mu się słońca, księżyca i 11 gwiazd? Nie. Ponieważ gdy ojciec Józefa, Jakub, i proszę przeczytać to w Piśmie Świętym, dociera do Egiptu, Józef wyrusza mu naprzeciw z rydwanem i widząc ojca, zsiada z rydwanu, obejmuje ojca i płacze. I oboje płaczą ze wzruszenia. Ojciec dlatego, że odnalazł syna. Józef
dlatego, że wreszcie wypełniła się jego tęsknota i jest z powrotem w domu ojca. Ale to są łzy wzruszenia. Tam nie ma pokłonu. Jaki z tego wniosek? Sen o gwiazdach, słońcu i księżycu Józef sobie wymyślił. A to mały oszust. Chciał wzbudzić w ojcu współczucie. I dopowiedział do jednej historii drugą. Ta pierwsza miała okazać się prawdziwą, ale w perspektywie czasu. A ta druga była zmyśloną opowieścią. Józef nie był interpretatorem snów. Gdy jest więziony w więzieniu, to jest też bardzo ciekawe, rzeczywiście jest więźniem i spotkał go tragiczny los. Ale czytając uważnie Ewangelię, Pismo Święte, dostrzegamy, czytamy, że Józef w więzieniu zrobił karierę. On został pomocnikiem kata. Został pomocnikiem przełożonego więzienia, czyli pomocnikiem kata. No ja dziękuję. Prowadził ludzi na śmierć. Niezłe więzienie. A z drugiej strony, jaka tragedia. Prowadzić ludzi na śmierć. I gdy jest ze współwięźniami, z jednym piekarzem, a z drugim byłym podczaszem na dworze Faraona, to piekarz opowiada mu sen o bochnach chleba, które niesie na głowie, a potem one zawisną na drzewie. I Józef mówi, a to ten sen znaczy tyle, że będziesz wisiał. No jako pomocnik kata, widząc człowieka, który jest skazany na więzienie, mógł po prostu przewidzieć, że ten będzie wisiał. No ale podczaszemu śni się sytuacja, że będzie nalewał do pucharu, podawał puchar Faraonowi. A on mówi, wiesz co, ty z tego więzienia wyjdziesz, ale pamiętaj o mnie, gdy z niego wyjdziesz. Ale tamten niestety zapomniał o Józefie. I dopiero po jakimś czasie sobie przypomina, że gdzieś tam w więzieniu jest ktoś, kto wykłada sny. Ale on tylko przypisuje Józefowi władzę wykładania snów. Bo to, że tamten zostanie powieszony, a ten uratowany, było tak samo pewne, jak to, że dwa razy na zegarze w ciągu doby wybija godzina 12. Dokładnie tyle samo. Zupełny rachunek prawdopodobieństwa. Nic nadzwyczajnego. Ale gdy się śnią Faraonowi kłosy pełne i kłosy puste, albo krowy chude, tłuste i krowy chude, które pożerają krowy tłuste, to ktoś mógłby powiedzieć, no rzeczywiście jest niezwykłym prorokiem, który posiada tajemną władzę wykładania snów. Nie, Józef jest sprytnym człowiekiem. Jezus mój, Bóg postanowił, to się dokona, ale będą lata tłuste i będą lata chude. Ale to jest prawidło każdej ekonomii. W każdej ekonomii, my doskonale o tym wiemy, że nigdy nie ma tak, każdy ekonomista to powie, nigdy nie ma tak, że jakieś państwo ciągle będzie zarabiało pieniądze i ciągle będzie się bogaciło. Nie ma. Kiedyś jest ta górka i kiedyś z hossy zacznie się bessa. Wyjaśni to każdy ekonomista. Nie ma w tym żadnej polityki, niczego. To jest po prostu prawidło naszego życia. Czasem w naszych rodzinach może się stać, że nam się bardzo dobrze wiedzie i nagle coś się źle potoczy, gdzieś czegoś nie dopatrzymy i mamy lata chude. Ale chodzi o to, żeby wtedy te lata chude przeżyć z godnością, będąc odrodzinę chociażby na nieprzygotowanym. Józef po prostu jest logicznie myślącym człowiekiem. Ale mówi Pismo, Pan okazywał Józefowi miłosierdzie. Pan był z nim. A sam Józef powie w pewnym momencie, to nie jest moja władza. Wytłumaczenia snów należą do Boga. Wytłumaczenia snów nie należą do nas. Nie należą do wróżek, nie należą do pań stawiających tarota, nie należą do tych, którym wydaje się, że są jasnowidzami, którym wydaje się, że są prorokami w Kościele. Nie. Wytłumaczenia naszych snów należą do Pana Boga. A to się dzieje w czasie. Ale zawsze dzieje się tak, że sny rzucają nam światło na nasze aktualne życie. I ojciec Anselm Green, znany psycholog, teolog, autor książek z zakresu duchowości, niestety w niektórych kręgach w Polsce podejrzany, a szkoda,
bo to niezwykle światły człowiek, sugeruje, abyśmy w rytm naszego dnia włączyli badanie snów. To znaczy, jeżeli budzimy się rano i coś śniliśmy, to dobrze by było, aby jeżeli możemy, to sobie przypomnieć i natychmiast po przebudzeniu prześledzić te marzenia senne, bo one pokazują, co tak naprawdę kryje się w głębi mojego serca. Nasze marzenia senne odkrywają nam prawdę o nas samych. I to jest znowu prawidło psychologii. Są pewnie może jakieś rzeczy, sprawy w nas, w naszej duszy, które wyparliśmy i do których nie chcemy się przyznać. I one w nocy do nas powrócą. Ale dlatego, żebyśmy zreformowali może nasze życie. Bo może coś trzeba naprawić. Może czymś się zająć. Ale zawsze w perspektywie prawa miłości Boga i bliźniego. Marzenia senne też mogą nam przekazać radosną nowinę. Bo tak naprawdę nosimy w sobie więcej radości z życia, niż nam się wydaje. Ale często wydaje nam się, że nasze życie jest szare, smutne. I może wtedy właśnie zjawia nam się w nocy jakiś kolorowy, bajkowy sen. I może to jest język Boga, który podpowiada nam, słuchaj, nie wszystko w twoim życiu jest szare. Nie wszystko w twoim życiu jest pozbawione nadziei. Nie wszystko jest smutne. Czas może się uśmiechnąć. Oczywiście mamy w sobie sny, które zostawiają nam w nas uczucie niepokoju. Ale nie trzeba od razu tym się zatrważać. Tylko spokojnie na to spojrzeć też z perspektywy pewnego dystansu. Sednem naszej oceny snów jest chęć dobrego przeżywania tego, co się dzieje na jawie. Prorok, który miał sen, niech opowiada swój sen. Kto miał moje słowo, niech wiernie opowiada moje słowo. Co ma wspólnego słoma z ziarnem, czyli co ma wspólnego fałszywe proroctwo z prawdziwym. Są sny, które pochodzą od Boga i są sny, które od Pana Boga nie pochodzą, które są po prostu wytworem naszej wyobraźni, naszych fantazji. I trzeba być po prostu cierpliwym i ostrożnym w ich ocenie. To jest ocena bardzo subiektywna. Święty Albert Wielki miał kiedyś sen i śniło mu się, że ma zostać zakonnikiem. Ale obudził się, bo w tym śnie również dowiedział się, że jest niebezpieczeństwo, że zostając zakonnikiem porzuci śluby zakonne i będzie potępiony. Porzucił tę myśl o wstąpieniu do zakonu. Ale pewnego dnia wszedł do kościoła i tam kapłan głosił Słowo Boże i w czasie kazania mu powiedział takie słowa. Bo bywa i tak, że ktoś bardzo chciałby zostać zakonnikiem. Ale dręczy go niepokój, czy zdoła wytrwać na tej drodze. A jeśli takiemu jeszcze się przyśni, że wstąpił do zakonu, ale potem musiał z niego wystąpić, weźmie to fałszywie za głos Boży i zmarnuje swoje powołanie. I co zrobił Albert Wielki po tym kazaniu? Wrócił do tamtego snu, wstąpił do zakonu, został wielkim świętym, wielkim uczonym. Świętej Monice przydarzył się sen, kiedy Augustyn zszedł na manowce grzechu i herezji, przyśnił jej się anioł. Monika stała na takiej długiej belce, i po jednej stronie belki stała ona, Monika, a po drugiej stronie stał anioł. A ta belka była niczym innym jak taką miarą ludzkiej, prawdziwej religijności. I anioł mówi do niej tak, ty się nie martw, ten twój syn będzie pewnego dnia stał tam, gdzie ty. Monika, obudziwszy się, opowiedziała ten sen swojemu synowi, a syn ją wyśmiał, mówi, ha, 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 to może znaczyć dokładnie tyle, że ty przyjdziesz do mnie, a nie ja do ciebie. Co się stało w życiu Augustyna? Wiemy doskonale. Kilka lat później Augustyn w wielkiej ekstazie
nawraca się, powraca do kościoła i ze łzami wraca do matki, a ona razem z nim płacze. I on jest tam, gdzie ona, w kościele, w miejscu przeznaczonym do zbawienia jego duszy, a także naszej duszy. Może taka osobista też historia. Mój ojciec nie żyje od 2 lat i kiedyś nasza pani, która pomaga nam w naszym życiu zakonnym trochę, to znaczy gotuje nam i też się opiekuje, weszła do mnie do pokoju zrobić jakiś taki porządek i mówi do mnie: proszę ojca, ojca pokoju jest zalana ściana, jakaś farba odchodzi albo coś się dziwnego stało. Ja w ogóle nie przywiązałem do tego żadnej wagi, bo w ogóle niewielką wagę przywiązuję do tego, co gdzie mam oprócz książek. I zupełnie o tym zapomniałem. I pewnego dnia rankiem budzę się i przypominam sobie sen, przyśni mi się ojciec, który mówi: słuchaj, weź parasol. Mówię: tato, ty wiesz dobrze, w tym sensie, ja wszystkie parasole gubię. Każdy, który miałem, zgubiłem. To jest zupełnie bez sensu, żebym ja sobie jeszcze kupił parasol, który go zgubię. Ja nawet do Irlandii jeżdżę bez parasola, a tam ciągle pada. A tato mówi: to słuchaj, to wiesz co, to ja mam parasol i ja cię osłonię, bo pada. I w tym śnie ja, jak głupi, stoję pod tym parasolem z moim ojcem. No jest mi miło skąd inąd, tak? Ale skąd taki sen? I pewnego dnia patrzę na ścianę, o której mówi nam nasza pani Krysia. Jest tam fotografia mojego ojca, mojej mamy i moja. Zaciągnięta wodą. Okazało się, że odpadła gdzieś nam jakaś listwa w dachu klasztoru i po prostu zrobiła się dziura i pomiędzy dachówkami lała się woda wprost do mojego pokoju, między ścianę a izolację. I sobie pomyślałem: dzięki, tato, fajnie, że do mnie przyszedłeś. Przychodź często, byle z dobrymi wiadomościami. Moi drodzy, rozeznawajmy sny ostrożnie. Zawsze z taką nadzieją, że one mają rzucić nam światło Bożej obecności na nasze życie teraz i pamiętamy o tym, że budzimy się z tym, z czym idziemy spać.